To starania już od 2018 roku, staraliśmy się, aby, aby na, w roku jubileuszu stulecia Polskiego Związku Żywiastwa Szybkiego otrzymać właśnie od ISU jakąś dużą imprezę, która właśnie uświetni te, te, te obchody i, i okazało się, że, że ISU właśnie, myślę, że też poprzez... Dobre wyniki kadry, kadry shortreku, szczególnie właśnie Natalii Maliszewskiej, że ISU przychyliło się do decyzji i, i, i otrzymaliśmy Mistrzostwa Europy w shortreku. Teraz jesteśmy tak naprawdę na ostatniej prostej w dogrywaniu umowy na Puchar Świata w Tomaszowie Mazowieckim. Myślę, że już niebawem będzie, będzie to potwierdzone i będziemy mogli zakomunikować. Chwilkę zeszło z. Z umową właśnie tutaj z Tomaszowskim Centrum Sportu, ale, ale myślę, że wszystko jest na dobrej drodze, żeby, żeby ten puchar się odbył i, i, i tak jak Tomaszów zagościł na stałe w kalendarzu toru długiego, tak myślę, że, że będzie to kontynuowane i w tym i w, w przyszłym roku.